Zwiedzanie niemal każdego większego miasta w nocy zdecydowanie można zaliczyć do dodatkowych atrakcji. I do takich właśnie zalicza się Szanghaj. Każdego wieczora na brzegu wzdłuż rzeki Huangpu świetla się niemal bajkowo i mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Kolorowe światła laserów przecinają czarne, nocne niebo. No i żeby się nie nudziło, kolory co chwilę się zmieniają. I ja wgapiałam się w ten kolorowy świat dość długo. Reszta miasta stara się oczywiście nie ustępować na brzeżu. Cały bunt już może nie taki kolorowy, ale jasny prawie jak za dnia. No i oczywiście tłumy gapiów. Jest tylko jeden dość istotny detal. W nocy praktycznie nie da się złapać taksówki, jeśli wcześniej się jej nie zarezerwowało, a metro okazało się, że działa jedynie do 23. Tłumy ludzi na ulicach, otwarte sklepy, ale brak komunikacji miejskiej. No cóż, takie potrafią być Chiny. Ale nie ma na co narzekać. Szanghaj nocą po prostu zachwyca.